W 2023 roku w wyniku tzw. aborcji w polskich szpitalach zabito 425 dzieci. W roku 2022 liczba ta była niemal trzykrotnie mniejsza. To zatrważające dane, których wskaźnik na skutek liberalno-lewicowej polityki przeciwko życiu prowadzonej przez rządzącą koalicję może dalej rosnąć. Ministerstwo Zdrowia opublikowało dramatyczne statystyki dotyczące zabijania dzieci poczętych a nienarodzonych. W 2022 roku na skutek zbrodniczego procederu, jakim jest tak zwana aborcja, w polskich szpitalach zabito 161 dzieci. Z kolei rok później, w 2023 roku, liczba ta zwiększyła się niemal trzykrotnie, pochłaniając 425 ludzkich istnień. Przesłanki na jakie woływano się w większości przypadków miały dotyczyć zagrożenia dla zdrowia lub życia matki. Najwięcej dzieci zabito w województwie dolnośląskim 161, jedynie w dwóch województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim nie dokonano żadnej tak zwanej aborcji. Ten zbrodniczy proceder, jak alarmują środowiska pro life i prorodzinne, może dopiero się rozkręcać, co ma związek z rosnącym przyzwoleniem na zabijanie dzieci, ze strony rządzących, pod pozorem rzekomej wolności kobiet czy troski o ich zdrowie psychiczne.